Hello rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to nowy model Crossa Eskera czureczki, czyli rower na ramie stalowej. Nieco odświeżony co do poprzedniej wersji. Na pewno wersja kolorystyczna jest inna i zapewne też trochę geometria całego roweru. A jedną z największych tutaj też nowości jest to, że jest e, widelec karbonowy, nie stalowy, a cała reszta jest tutaj już ze stali, jeżeli chodzi o ramę. Szybko co do osprzętu, to jest on bardzo porównywalny do Crossa Eskera 2.0, już bardzo znanego na Microshift'cie z tym takim magicznym wąsem, co tutaj widać. Sam osprzęt jak na początku wzbudzał trochę kontrowersji, aczkolwiek te osoby, które jeżdżą na tym osprzęcie raczej sobie chwalą, raczej nie ma za bardzo negatywnych opinii, prócz tego, że wizualnie nie każdemu to się musi po prostu podobać. Sam, sama klamkomanetka jest bardzo prosta w obsłudze, nie ma tutaj jakichś skomplikowanych mechanizmów, więc działanie też jest dosyć proste. A jeżeli chodzi o napęd 1 na 10 jest już on tutaj typowo grawalowy z sprzęgiełkiem, po to, aby po prostu ten łańcuch sobie tutaj tak się nie pracował podczas jakichś nierówności. A propos łańcucha, tu jest taka ciekawostka, że jest to łańcuch, łańcuch IBN i on jest bardzo podobny do łańcuchów KMC i powiem szczerze, że, że to wygląda akurat na solidny łańcuch. Marka jest troszeczkę mniej znana. Ja chyba raz miałem styczność z tym łańcuchem. E, miałem to w napędzie 11 -rzutowym. i powiem szczerze, że naprawdę fajnie, fajnie na tym działa rower oraz żywotność jest dosyć długa. E, kaseta w rozpiętości 11-42 nie jest szimanowska, też jest chyba Micro shifta No i przerzutka Advent X. Standardowo dla Eskerów, czyli Owika Fizika, dosyć nawet przyjemna i wytrzymała. Oraz siodełko Cross WTB też standardowe z aluminiową sztycą. I tu akurat taka ciekawostka, że przekrój. Przekrój rury podsiodłowej jest z nacięciem tutaj od strony wewnętrznej, nie zewnętrznej, jak to jest standardowo. I cross standardowo też wziął tak, zamontował tutaj tą obejmkę. Wydaje mi się, że nie mam większych problemów, aby ta obejmka normalnie była tutaj standardowo z, z tym mocowaniem z drugiej strony, ale cross tak przysłał. Więc no wizualnie to trochę kuje w oczy. Co do właśnie wizualnych jeszcze rzeczy, przejdźmy może od razu do ramy, bo tak, witelec bardzo znany, już tutaj z modeli z modeli 2.0 czy też nawet Eskera 6.0 z trzema otworami pod mocowania pod koszyki na bidon. Rama i też oczywiście mocowania ma od góry od dołu i tutaj jeszcze ma trochę więcej otworów montażowych, że możemy sobie tutaj te koszyki na bidon trochę wyregulować, więc to jest na plus. W główce ramy mamy tutaj już stery pół zintegrowane, czyli te dolne łożysko jest na zewnątrz, a nie jest schowane w środku. No i przejdźmy teraz właśnie do ramy, bo co do jazdy to mogę powiedzieć, że kawałeczek się tym rowerem przyjechałem. czuć, że faktycznie ta sta w jakimś tam stopniu pracuje i jest to komfortowy rower mimo, że oczywiście on jest na mnie przymały bo to jest rozmiar akurat M ja bym potrzebował XL i do jednej XL się e, też przymierzyłem i powiem szczerze, że nie jest tak źle bo tak jak tu się mówi, że krosy są e, krótkie i wysokie tak przymierzyłem się do XL i na razie jest ok ale dobra, to jest temat w ogóle na inny odcinek e, i ten 4-0 faktycznie jest komfortowy, czuć to od pierwszych obrotów, że jeżeli się faktycznie jedzie po jakichś nierównościach, to to sobie wszystko tam ładnie pracuje. Zresztą taki prosty test, jak się weźmie w stanie na korby, to widać jak to wszystko tutaj sobie wybiera. To akurat jest boczne, ale to są akurat działania boczne, ale jeżeli chodzi o tutaj pracowanie pionowe, to też czuć tą, tą pracę tego roweru. Dobra, dość zachwalania, teraz trochę e, może takich negatywnych rzeczy. To, co mi i moim kolegom z pracy się troszeczkę nie spodobało, to na przykład to, że tutaj jest niby taka jakaś wstaweczka dodatkowa, która teoretycznie ma chyba tutaj wzmocnić tą całą konstrukcję, ale na przykład jak już by sobie spojrzeć tutaj od boku, jest tutaj przestrzeń i mi się to tak średnio podoba, bo tutaj będzie się na przykład dostawać woda i może... Może rdzewieć, tak mi się wydaje. Nie wiem czy to faktycznie jest tam pomalowane aż tak bardzo do końca, ale pewnie raczej nie, no przynajmniej pierwsza rama jest e, rama jest e, rama jest spawana i później na końcu jest malowana. E, więc tam troszeczkę może być goła stal i może się tam dostawać woda. Więc ja osobiście jakoś bym sobie na pewno to zabezpieczył dla pewności. E, trochę kontrowersji może wzbudzać tutaj ten napis. Fajnie, że jest to jest pokazane, że fajnie, że jest napis Esker tutaj, i widać, że to jest bardziej. Ta rama jest sygnowana typowo dla Crossa. Że to nie jest jakoś tam z jakiejś manufaktury, i że to się. i że to tak po prostu randomowo sobie przyszło. Od boku to spoko wygląda. Gorzej to wygląda trochę od góry, bo wygląda to jak taki płaskownik spawany, gdzie. Ma to swój plus, że tutaj można zmieścić troszeczkę więcej. Przez to się też mieści szersza opona, bo tutaj wchodzi cały palec, a przecież opona jest w rozmiarze chyba 38. E, więc można włożyć coś szerokiego, ale i też można włożyć większą zębatkę, chociaż za większa zębatka tutaj raczej nie jest potrzebna, bo raczej nikt kto będzie jeździł tym rowerem, nie będzie raczej oczekiwał osiągów, a raczej będzie chciał jeździć sobie spokojnie na jakieś długie wyprawy, bo jest to rower, taki bardziej bike packingowy. Ja sam, pierwszy raz patrząc w katalogu czy tam na stronie, jak zobaczyłem ten rower, to mi się osobiście spodobał i przyznam, że może bym się nawet skusił, żeby pojeździć przez dłuższy czas na stali. Ale jak już go zobaczyłem na pierwszy rzut oka, to tak parę takich mankamentów mi się rzuciło w oczy, jak właśnie ten taki ala, jakbym to powiedział, kątownik. I tutaj, właśnie ten, ten otworek. Rower, generalnie, sam w sobie, według mnie jest ładny, ładna kolorystyka i połączenie karbonu ze stalą jest to na pewno ciekawe rozwiązanie. Z takich rzeczy, co nie wspomniałem, to oczywiście tutaj są zaciski mechaniczne TRP i z dosyć dużą przestrzenią. Może to nie będzie widać. Z dosyć dużą przestrzenią na tarczyk. Tarcza jest tutaj bardzo podobna do shimanowskiej, ale jest to tektro, ale na pierwszy rzut oka z daleka wygląda jak shimano, jakaś deorka i jest tutaj przestrzeń e, na tarcze oraz piasty są tego samego typu co w Eskerach 2.0 MS, czyli choć tutaj, choć tutaj już chyba jest ta poprawiona wersja, bo cyka zupełnie inaczej niż te podstawowe wersje. Temat Eskerów bardzo dobrze znany, czyli po prostu chińskie piasty potrafiają mieć jakiś problem. Na szczęście są one wymieniane na nowy model. Teoretycznie, wizualnie na pierwszy rzut oka ten sam, ale w zupełności nowy, gdzie ta piasta cyka w ogóle już inaczej. I myślę, że w dalszym użytkowaniu będzie działać dużo, dużo lepiej. Kwestia teraz cenowa. Ten rower kosztuje katalogowo 5700. Porównując do Eskera 2.0, który jest teoretycznie na tym samym osprzęcie, tylko na innej ramie, jest to 1200 zł mniej. I teraz pytanie: jak dla mnie, czy faktycznie warto dopłacać do ramy stalowej? Raczej jest to dla użytkowników indywidualnych. Bo ja sam na przykład wolałbym chyba zaoszczędzić te 1200 zł i kupić na ramie aluminiowej, i na przykład włożyć sobie za 1200 jakieś lepsze koła. Ale są osoby, które raczej będą chciały podróżować sobie daleko i spokojnie i raczej wybiorą ten model. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Według mnie, rower ma swoje plusy, ma swoje minusy. Mi się osobiście podoba i. Może kiedyś z ciekawości, ciekawości spróbuję potestować dłuższy okres rower na ramie stalowej. Na razie póki co pozostaje przy aluminium i karbonie. Chociaż stal ma też oczywiście swoje pozytywne właściwości. Sama waga tego roweru. Złożyliśmy 11800 z tymi pedałami, czyli można liczyć jakieś 11,5 kg, więc jak na stal też nie jest źle, mi się wydaje, bo rower na ramie aluminiowej będzie niewiele lżejszy, więc to też mi się wydaje, że e, pozytywnie, bo wydawałoby się, że rower stalowy musi być ciężki, a wcale jednak nie. Jestem ciekaw, czy ktoś już posiada tego typu rower. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, jak Wam się na nim jeździ, bo to takie opinie według mnie są najbardziej e, rzetelne. Nie tych osób, które, ma, które wypowiadają się na o rowerze, które nigdy w życiu nie jeździły, a nawet nie widziały go na oczy. Więc tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subie, łapce, dzwonku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, piąteczka.